dobry Państwu, witam wszystkich moich widzów z YouTube'a. Tak jak obiecałem, będą nieszablonowe samochody. No i dzisiaj chyba jest jeden z mi popularnych samochodów na polskich drogach. Jest to Lexus IS200, opisany w briefie jako Toyota MEM. Nie wiem, czemu tak to nazwali, ale tak już jest. Auto w bardzo fajnym stanie i przede wszystkim bardzo długo serwisowane w ASO, ale o tym opowiem jak zawsze wewnątrz. Cóż o aucie, 2004 rocznik, przebiegu chyba jest 247. Ostatni właściciel miał go od 2008 roku, czyli dość długo. Z auto z 2004, pierwsza rejestracja, no to praktycznie kupił go 4-letniego i trzymał do tej pory i się nie dziwię, bo autem jeździ się bardzo dobrze. No i przede wszystkim ma też bardzo dobre wyposażenie jak na klasę taką a la compact. No bo mamy spryskiwacze reflektorów i nawet jest z tyłu kamerka, która oczywiście była dodana później, i jeszcze parę takich pierdół, które możecie sobie zobaczyć w środku, bo bardziej jest dopasiony w środeczku. Ma bardzo ładne alusy, 16, jakiś nowy wzór, opony, klocki, tarcze, wszystko świeże, już podjedziemy, zobaczymy. Proszę, tarcza ładna, opona też jak widać. Przód to samo, tarcza też bez rantu, bez niczego, felgi nie porysowane, więc samochód widać, że nie był jakiś bardzo męczony, a jest to taki odpowiednik troszeczkę naszego BMW E46, bo mamy tutaj sześciocylindrówkę w rzędzie. Japończycy jeszcze to stosowali, bardzo mało marek stosowało sześciocylindrowe silniki w rzędzie. Pod maską tu też rzucę zdjęcie, wygląda to bardzo ciekawie. Auto jest oczywiście kompletne z katalizatorami, no i ma ten tylny napęd, czyli coś, co się bardzo rzadko już zdarzało w takich samochodach z tych lat, no bo chyba miało to tylko BMW i Mercedes. No i może jakieś tam stare modele Volvo. Czy coś jeszcze w aucie? Jak widzicie, prezentuje się naprawdę ładnie. Nie jest skordowany. Spód ma również zdrowy. I czy by coś jeszcze warto dodać? No kwestia stylistyki. Każdemu się podoba coś innego. Tu już początek był modne. Te pierwsze lampy Lexus Look. Białe to jest w oryginale. I takie nietypowe jakby dwa przeciwgielne na klapie. Pokażę Wam bagażnik, bo jest naprawdę widać, że Lexus wtedy nie żałował na jakość. Spójrzcie, nawet ta roletka jest stalowa, czy ta obudowa tej roletki jest stalowa. Tutaj, żeby lepiej by z głośników wydawało się dźwięk, no to zrobili dziurki w roletce. Proszę, roletka ładnie się zgrywa, głośniki opisane. No i bagażnik też bardzo dobrej jakości, dwupoziomowy. Tu macie jeden schowek na trójkąt i na jakąś apteczkę. No i tutaj spójrzcie, jeszcze jest miejsce, a pod tym macie koło, więc macie tak jakby podwójny bagażnik. I tutaj możecie sobie go opuścić, może też fajnie pomyśleli, żeby można było sobie to po prostu złożyć niżej. Teraz nie zejdzie, bo dopóki nie zdejmiemy tych blokad, nie pójdzie niżej, a tutaj łatwiej Wam będę mógł pokazać. Pyk, pyk. I już mamy bagażniczek troszeczkę niższy. Teraz będziecie mieli porównanie, jak to mniej więcej może wyglądać. O, taka jest różnica. Fajnie to wymyślili w Lexusie. Spójrzcie, nawet są oryginalne narzędzia. Tutaj jeszcze macie chyba nigdy nie używany lewarek. To sobie może zamkniemy, ja to później ogarnę. I czy coś jeszcze warto Wam powiedzieć o nim? Na pewno fajny dźwięk silnika, bardzo taki elegancki, równy pracy. Silnik jest bez wycieków, niemyty. I ogólnie stwierdziłem, że taki samochód już mi się może nie trafić i bardzo bym chciał go mieć w swojej ofercie. I mam nadzieję, że też komuś się spodoba w Polsce i będzie mógł sobie mieć samochód nieszablonowy, zwłaszcza w tej odmianie, gdzie sedanów było troszeczkę więcej, a kombiaków bardzo mało. A teraz tak taki patrzy na jego wygląd, to tak mi przypomina troszeczkę bardziej taki samochód od Subaru. Ale spójrzcie tylko to, teraz nie, aż nieprawdopodobne, że ktoś tak długo ten samochód serwisował w serwisie ASO. Spójrzcie, macie wszystkie wpisy zrobione w tym firmie Delo.
O, to jest Aso Lexusa. Wszystkie dosłownie do końca i te wymiany, jak widzicie, były dość szybko. Nie było tak, że ktoś tłukł, tłukł po 50 tysięcy kilometrów, tylko widzicie jakieś 20, 15, zależnie jak tam się trafiło. No i tu jest z 20 roku przy 230, a spójrzmy ile teraz ma. 246, nie pomyliłem się, jak wam tu o nim opowiadałem. Książkę sobie schowajmy do schoweczka, schowek pojemny. I opowiedzmy o wnętrzu, bo jak samochód z zewnątrz można powiedzieć, że jest zachowawczy, no to w środku jest widać, że stara się bardzo utrzymać dobrą jakość, bardzo wysoką klasę materiałów, co widać po tym wnętrzu, bo wnętrze według mnie jest świetne. Zacznijmy sobie od licznika, zapalę sobie samochód, zaciągnę ręczny, albo i nie, może nie zleci, proszę, ładnie nam zapalił się. Spójrzcie na licznik, wygląda jak taki elegancki, markowy zegarek. Wiadomo, oczywiście na zegarku macie inne tutaj wskazania, ale jakbyście tą dużą, wielką tarczę zdjęli na rękę, można z tego zrobić fajny zegareczek. No i oczywiście ciekawe tutaj ekonomizer, temperatura płynu chłodzącego, ładowanie, prędkościomierz, paliwo. No i standardowe. Obrotomierz ładnie zaczyna się z dołu. Ładnie jest to wszystko wkomponowane, naprawdę Japończycy tutaj się postarali według mnie i ten licznik może się podobać. Dalej, przejdę sobie do lewej strony, proszę. Dalej, pewnie widzieliście materiały, ten welur, alcantara. Bardziej alcantara, bo nie jest to welur, chociaż czasami tak krótko strzyżony welur też bardzo dobrze udaje alcantarę, ale jest to świetnie utrzymane. Zobaczcie, ten samochód ma praktycznie 20 lat, a tutaj wszystko jest jak nowe. I zapomniałem wam wspomnieć, że ma elektrycznie składane lusterka. Ładnie nam się jedno i drugie złożyło. Proszę bardzo. No i tak jak widzicie, ma taki delikatny, brązowy jakby odcień. Nie wiem, czy to jest specjalnie, czy to jest może jakieś lusterka fotochromatyczne. Tu oczywiście macie sterowanie tymi lusterkami. Tutaj spryskiwacze reflektorów, tylnie przeciwgielne. A ciekawe, czy działają. A może musi być zapalony. Zobaczymy. A, bo to jest wciskane i wtedy dopiero pewnie jak spryskacie, to działa. Patrzcie, nawet ma tutaj czujnik automatycznych świateł, to też nie wspomniałem. I to trzeba cały czas pamiętać, że mamy tu rok 2004. Kierownica przypomina mi kierownicę Momo. Nie wiem, czy kojarzycie. Kiedyś były właśnie modne te kierownice. Takie trójramienne, takiego wyglądu, dosyć cienka. Tutaj macie taki tilt, można sobie ją opuścić. Albo podnieść, akurat mi się podniosła. Nie wiem, czy jedną ręką dam radę. O, proszę, teraz będziecie ją widzieli lepiej i tak samo będziecie dobrze widzieli zegarek. Kierownica, powiem wam, jest idealny stan, jest jak nowa. Widać, że nie jest szyta, oryginalna, jasna nitka. Tutaj mamy też oczywiście standardową, bardzo podobną manetkę jak w większości Toyot do zmiany. No i wycieraczek prędkości, no i nawigacja. Też rzadka rzecz spotykana w takich samochodach. Oczywiście jest też wielojęzykowa, a tu macie jej sterowanie. Proszę, klikamy sobie Enter. No i nawet jestem zaskoczony, bo pokazuje nam, gdzie jesteśmy w brzezinach. To też rzadkość, bo oczywiście przy tych rocznikach mało kto te nawigacje aktualizuje. Przechodzimy sobie na środek. Dosyć podobny taki zegarek ARA Toyota Clock, jak to zawsze mówi, złomnik. Klimatyzacja automat, sprawna. Widzicie, to jest tutaj auto. No i przy okazji mają podgrzewanie lusterek i tylniej szyby. Radio też nietypowe. Miałem kiedyś też jednego Lexusa. Tutaj w radyjku macie zmieniarkę na 6 płyt i macie jeszcze nawet kasetę, więc jak co byście sobie nie zażyczyli, to możecie tutaj w tym mieć. Tutaj podgrzewane jeszcze fotele. No i fotele są oczywiście regulowane elektrycznie, góra, dół, przód. Naprawdę zakres regulacji jest bardzo dobry. No i tu jakieś tam włączenie trakcji, ewentualnie ruszanie ze śniegu. Skrzynia sześciobiegowa, też duży plusik. Spójrzcie, jak na te skóry są świetnie utrzymane. Prawdziwa skóra, gruba, sztywna. Nic się z tym nie dzieje. Tutaj miejsce na kubeczek, ładny podłokietnik, no jeszcze jakiś schowek. No i spójrzcie, jak fajnie wyglądają te fotele. No naprawdę są utrzymane świetnie, wiadomo jak to Alcantara czy welur. Trzeba je zagłaskać, żeby nie było ala takich plamek. No i też fajne takie ala wstawki metalowe. Z tyłu też dosyć dużo miejsca, wykładziny świetne, grube. Bardzo dobrze mi się ten samochód odkurzało z jakichś tam poproszków. Widać było to użyte najlepsze materiały.
lusterko z tym fotochromem, z automatem, nie wiem czy teraz widać, ale widzicie, jest auto, więc naprawdę można powiedzieć, że samochód jest na wypasie. No i też widać, że jest zadbany, bo oczywiście no, w Lexusie nie mogli sobie pozwolić na byle co i na wkładanie jakichś tam byle jakich części. Cóż, aucie to tyle. Mi się samochód podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba i trafi do jakiegoś konesera marki albo chociaż takiego porządkującego konesera. I tyle. Zasubskrybujcie sobie kanał. Jeżeli szukacie innych aut, oczywiście też się będą pojawiać. Jeżeli macie pytania, no to wiecie, komentarz, mail lub jakieś inne media społecznościowe, na przykład Instagram, Mavcarauta, albo Facebook, lub też można zawsze odezwać się poprzez zadaj pytanie na Otomoto. A moje Otomoto to mavcarotomoto.pl i pamiętajcie, że u mnie auta wszystkie są opłacone, macie możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu i jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę Wam podrzucić na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał i szukacie podobnego lub w ogóle szukacie innego, mogę Wam zawsze poszukać czegoś na, że tak powiem, zlecenie, zamówienie. Pozdrawiam, cześć!